Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomniesz, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam swój dar przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiarnie. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, aby nie wrzucono cię do więzienia. Zaprawdę opowiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani bracia i siostry, dzisiaj bardzo piękny dzień. Pierwszy piątek miesiąca, ukazane jest boskie serce Zbawiciela, otwarte z miłości dla nas. Objawione jest również to miłosierdzie, które się tutaj ukazywało przez te spowiedzi, które odbyliście i wciąż jeszcze dokonują. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, mówi nam Słowo Boże dzisiaj przed Ewangelią. Uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Czy człowiek może sobie uczynić nowe serce? Tylko w Bogu może się odrodzić, bo Bóg ma moc przemiany naszych ludzkich serc. I wzywa człowieka, każdego z nas, tam, gdzie się znajduje, w danej chwili, choćby na samym dnie grzechu, gdzieś nieprawości, zła. I zawsze ma przed nami, otwiera przed nami perspektywę dobrego życia. Otwiera drzwi nadziei na lepszą przyszłość. Chociażby okoliczności były po ludzku beznadziejne, a życie skompromitowane, nigdy tak nie jest przed Bogiem. Mówi nam w dzienniczku siostry Faustyny Jezus, że chociażby człowiek był jak trup rozkładający się i po ludzku nie było żadnej nadziei na wskrzeszenie, nie jest tak w oczach Bożych i w sercu Bożym. Bóg ma moc na nowo przywrócić nas do życia, dać nam zupełnie nowe życie, nowe serce. Tak jest. Tak przedstawia nam Jezus Ojca Miłosiernego w przypowieściach Ewangelii, chociażby w przypowieści o marnotrawnym synu, albo bardziej o Ojcu Miłosiernym, w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, ale również w wielu fragmentach Ewangelii Jezus w spotkaniach z ludźmi słabymi, grzesznymi ukazuje przemianę tych serc ludzi. Ci ludzie, którzy byli również skompromitowani w oczach ludzi. Zacheusz, celnik, bardzo bogaty, ale jednocześnie znienawidzony. Samarytanka, która żyła, no cudzołożyła w mieście. Żyła nie w małżeństwie, miała 5 mężów, Jezus jej mówi tą prawdę. Chociażby tą kobietę, którą przychwycono na cudzołóstwie, którą chcieli ukamienować i przyprowadzili do Jezusa, bo chcieli jakby jeszcze również oskarżyć Jezusa. Powiedzieli, że może się ulituje nad nią, a przecież Mojżesz w prawie mówił, żeby takie kamienować. A ty, mistrzu, co o tym mówisz?
Wtedy on zaczął pisać na piasku. Mówią egzegeci, ojcowie Kościoła, że mówił, że pisał i grzechy ludzi tych, którzy mieli zaciśnięte pięści, bo chcieli ją rzeczywiście ukamienować. I te pięści się rozluźniały, kiedy ludzie widzieli te swoje nieprawości. Bo tak często bywa, że jak Jezus ten mówi, że widzimy źdźbło w oku brata, belki we własnym oku nie dostrzegamy. Że łatwo nam zobaczyć grzech w drugim człowieku, ale swojego grzechu nieraz nie widzimy, albo usprawiedliwiamy się. Kochani, Pan Bóg ciągle nam chce dać nowe życie i nowe serce. Jest to w Bożych planach, jest to możliwe. Tylko Boże miłosierdzie rodzi na nowo, bo miłosierdzie to po hebrajsku brzmi rachamim. Oznacza to słowo łono kobiety, a więc ma coś z macierzyństwa. I rzeczywiście zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka, żeby się coś z nim dobrego urodziło, żeby on się urodził ku dobremu, to znaczy, że okazać mu miłosierdzie. Na ile my jesteśmy miłosierni dla innych? Na ile inni w spotkaniu z nami staną się lepsi albo stają się lepsi? To jest właśnie miłosierdzie. Bóg nieustannie okazuje nam miłosierdzie, kiedy tylko prosimy o to, kiedy przychodzimy nieraz skalani grzechem, obarczeni ciężarem win, to jednak Bóg nam ciągle przebacza. Ile razy nam przebacza? Zawsze. Córko moja, kiedy przystępujesz do spowiedzi, do tego źródła miłosierdzia, jak mówi do Faustyny, zawsze spływa na Twoją duszę moja krew i woda, która wyszła z serca mojego i uszlachetnia Twą duszę. Odnawia zupełnie. Stajesz się nowym człowiekiem. To jest niezwykłe, że my możemy rzeczywiście się na nowo zrodzić. Tak jak mówi Jezus do Nikodema, trzeba się wam na nowo narodzić, trzeba tobie się na nowo narodzić. Jakże jest to możliwe? Ja, który jestem już starcem, jak ja mogę wejść drugi raz do łona matki? Ty jesteś nauczycielem, ty innych uczysz, a sam nie rozumiesz tego, sam się nie uczysz ode mnie? Na nowo się narodzić, to narodzić się z wody i z Ducha Świętego. To się nawrócić. I my też jesteśmy wzywani i wezwanie tego nowego narodzenia. I to nowe narodzenie również dokonało się w każdej spowiedzi. Możemy powiedzieć, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Zupełnie mamy nowe serce, bo Jezus oddala od nas wszelkie zło, tak jak mówi nam Słowo Boże. Zarzuca za siebie nasze nieprawości. Kochani, kiedyś pracując w Warszawie spotkałem takiego księdza Folejewskiego. Felix Folejewski. To był pallotem, już nieżyjący, ale on żył dosyć długo. Był on bliskim współpracownikiem kardynała prymasa Wyszyńskiego. Razem stworzyli takie wspólnoty rodzina rodzin, podobne do tych oazowych wspólnot księdza Blachnickiego. Charyzmatyczne bardzo. I on był takim ojcem duchownym, jeździł tych wspólnot, odwiedzał. Ponieważ u nas na parafii też była ta wspólnota, przyjeżdżał również do nas. I kiedyś też przeczytałem w naszym dzienniku taką wypowiedź, taki wywiad z nim. I mówi redaktor, przy ojca drzwiach jest wielki obraz Jezusa Miłosiernego. To znaczy, że ksiądz pokłada nadzieję w tym obrazie. I on opowiada swoje życie w wieku 45 lat. Przeżyłem potężny zawał serca i śmierć kliniczną. Później jeszcze drugi i trzeci zawał. Moje serce było tylko 15% żywe. Całe było martwe. Po kilkanaście również razy w roku byłem w szpitalu na intensywnej terapii. Lekarze, którzy wypisywali mnie ze szpitala, patrzyli na tą kartę, czy ten pacjent żyje. Nie ma prawa żyć. A ja żyłem. I pojechałem do łagiewnik, bo powiedzieli mi, że jedyne lekarstwo dla księdza to jest przeszczep serca. Pojechałem do łagiewnik, do Jezusa Miłosiernego i tam się modliłem, jak mówi, nie o cud uzdrowienia, ale o pokój serca, bo człowiek jak jest bliski śmierci, jest pełen niepokoju. I w takim zmaganiu, w tej modlitwie usłyszałem wewnętrzny głos, Twój przeszczep serca ma na imię Jezu, ufam Tobie. Od tej chwili ani raz nie byłem w szpitalu. Kiedy patrzą lekarze na moje wyniki, znów patrzą i zastanawiają, czy żyję. Nie ma prawa żyć. W
tym roku, to było już jakieś 15 lat temu może, w tym roku, jak pisał, miałem 6 serii rekolekcji wielkopostnych. To jest potężny wysiłek nawet dla bardzo zdrowego, młodego człowieka, kapłana. A nie dla takiego, który jest wrakiem, można powiedzieć. A więc cud, mówi redaktor. I on odpowiada, tak, ten cud polega na tym, że mam świadomość, że moje życie wisi na niteczce Bożego miłosierdzia. Żyję, chociaż nie mam prawa żyć. Bóg dokonał, Jezus dokonał takiego przeszczepu serca w jego życiu. Dał mu nowe życie. Już nie żyje ten kapłan, bo wiadomo, że wszyscy muszą umrzeć, ale długo jeszcze świadczył i dawał świadectwo o tym wszystkim, czego doświadczył w miłosiernym Zbawicielu, w tym znaku. Również i Pan Jezus, kiedy spotyka tych grzesznych ludzi w Ewangelii, też daje im zupełnie nowe serce. Samarytance, Zacheuszowi, temu znienawidzonemu, temu, który sam na siebie nie mógł spojrzeć. Źle o sobie myślał. Kiedy przechodził Jezus, to się gdzieś tam w liściach schował na drzewie, bo wstydził się siebie. A Jezus mówi, zejdź Zacheuszu, dziś pragnę zatrzymać się w Twoim domu, zejdź. Bardzo się uradował, zwołał tam grzeszników, różnych celników, a faryzeusze, ci najbardziej pobożni, mówili, z grzesznikami jada, do grzeszników poszedł. Jezus tłumaczy, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Ja nie przyszedłem tutaj dla sprawiedliwych, ale przyszedłem powołać do życia grzeszników. I ten Zacheusz, tak ogromnie uradowany, mówi, bo mam zupełnie nowe życie. Jezus spojrzał na niego inaczej niż wszyscy inni, którzy go oceniali, wytykali palcem. Ten grzesznik, kolaborant, on oddawał pieniądze Rzymowi. A on mówi, jeżeli kogoś skrzywdziłem, poczwórnie wynagradzam, a połowę majątku rozdaję ubogim. Czy to nie jest nowe serce? Czy to nie jest nowe serce? Takie spojrzenie, takie łatwe. Rozdanie majątku, nawrócenie zawsze również się mierzy w kieszeni. Jeżeli potrafisz też, jak Pan Jezus przebacza i wzywa nas w tej liturgii Wielkiego Postu do modlitwy, pokuty i również do jałmużny. Jałmużna. Czy dajesz, czy dałeś jakiś dar również w tym Wielkim Poście komuś, kto w potrzebie jest? Może jest skarbąca dla biednych? Może ktoś, żeby nawet lewa ręka Twoja nie widziała, co czyni prawa, a Pan Bóg odda Tobie, bo to jest wyraz, że pokładam nadzieję w Bogu. Nie w kieszeni, nie w jakichś zabezpieczeniach, w jakichś finansach, ale Bóg jest tym, który mi zabezpiecza życie. I On jest tym, który rzeczywiście to życie sprawia, że ja mogę oddychać, ja mogę się cieszyć tym życiem. Nic innego. Kochani, dzisiaj się dokonało ten cudowny dar przemiany naszych serc, obmycia we krwi baranka, w promieniach miłosierdzia. Bóg wypala nowe życie. W Apokalipsie jest taki piękny obraz, który słyszymy na wszystkich świętych, to czytanie, kiedy święty Jan widzi niebo otwarte, tę tajemnicę, się mu jakiś rąbek tajemnicy otwiera, widzi w białych szatach wszystkich ludzi, całe tłumy z różnych pokoleń, języków, narodów i pyta się, ci w białych szatach, kim oni są? Skąd przybyli? I słyszy taką odpowiedź. To ci, którzy wybielili swoje szaty we krwi baranka. I takimi się uczynili. We krwi baranka wybielili swoje szaty. To jest, kochani, spowiedź. Kiedy idziesz do spowiedzi, wybielasz swoje szaty. Szata to jest dusza nieśmiertelna we krwi baranka. Nie ma innej drogi do tego, żeby być w niebie, żeby się zbawić, jak oddać swoje nieprawości w miłosiernemu Jezusowi, Zbawicielowi, jedynemu Zbawicielowi świata. Oddać Mu to, co jest trudne, to, co jest rzeczywiście naszą nieprawością, co jest naszym trądem, bo grzech nas uszpecił i w nędznej postaci stoi przed Tobą jakby trędowaci, tak śpiewamy w pieśni adwentowej. Kochani, miłosierdzie, Bóg nieskończenie miłosierny, On właśnie rodzi nas na nowo. Rachamim rodzi nas, żebyśmy byli lepsi, żebyśmy byli pełni miłości, takiej miłości, jak On nam objawił. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem, jak nas umiłował Jezus. To się objawiło na krzyżu, kiedy modlił się za swoich oprawców, modlił się za tych, którzy zdeptali Jego godność, zniszczyli Jego życie młode,
Przybili go do krzyża. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Przebacz im, przebacz im. Jezus przebacza. Nie tylko przebacza, ale i usprawiedliwia, bo nie wiedzą, co czynią. A w dzienniczku siostry z Faustyny mówi do nas: adwokata macie u Ojca, adwokata, więc obrońcę. Ten, który broni nas, za wszelką cenę chce nas obronić przed gniewem Boga, przed sądem. Zanim przyjdę jako sprawiedliwy sędzia, przychodzę z miłosierdziem. Jeżeli ktoś się przytuli do tego miłosierdzia, jeżeli przejdzie przez tą bramę miłosierdzia, nie musi się drżyć, nie musi się lękać o swoją przyszłość. A w Ewangelii też mówi Pan Jezus: ja nie przyszedłem świata sądzić, ale zbawić. Ale już wy macie swojego sędziego. Słowo, które do was wypowiedziałem, słowo, ono was osądzi w dzień ostateczny. A więc mamy swojego sędziego. I winniśmy słuchać tego słowa i konfrontować swoje życie z tym Słowem Bożym Słowem. Czy my jesteśmy również miłosierni? Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz, który jest w niebie. Bądźcie miłosierni. W czym się ma przejawić twoje miłosierdzie i moje? W tym, że każdy, który mnie spotka, bo ciebie, będzie lepszy. A więc przez słowo, przez dobry czyn, przez jakąś również modlitwę sprawić, że ten człowiek, jego serce stanie się szlachetniejsze i lepsze. I każdy może czynić miłosierdzie. Każdy człowiek. I tak prosi Jezus siostrę Faustynę, żeby przynajmniej jeden uczynek miłosierdzia w ciągu dnia był. A dzisiaj mamy szczególne miłosierdzie. Doświadczyliśmy tego miłosierdzia w przebaczeniu. To jest wyraz wielkiego miłosierdzia Boga, że Bóg przebacza nam nasze nieprawości, nasze grzechy. I tak nam przebacza, jak wschód od zachodu oddala od nas zupełnie przeciwne kierunki. I dzisiaj takim adwokatem, za chwilę po tej mszy świętej, takim obrońcą przed Bogiem będzie wasz ksiądz proboszcz, który będzie leżał krzyżem i będzie śpiewał i prosił Boga: przebacz Panie, przebacz ludowi Twemu i nie bądź na nas zagniewany na wieki. To piękne wezwanie, cudowne, będzie bronił nas przed Ojcem. Kochani, uczy nas Pan Jezus tej postawy przebaczenia. Kiedy my wychodzimy z tej świątyni, słyszymy to słowo, dzisiaj to słowo, które też mówi nam: jeśli więc przyniesiesz swój dar przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw ten dar, idź, najpierw pojednaj się z bratem twoim, a później to dopiero przyjdź i dar swój ofiarę. To jest zjednoczone tak bardzo mocno. Nie można kochać Boga, nie kochając człowieka, nie przebaczając człowiekowi. Jesteśmy do tego wszyscy wezwani, do takiej miłości, nawet nieprzyjaciół. Mówi o tym wyraźnie Ewangelia. Pan Jezus w przypowieści o nielitościwym dłużniku przedstawia Pana, który chciał się rozliczać. Rozliczał się ze swoimi sługami, którzy byli mu wiele winni. Jeden był mu winien 10 tysięcy talentów. To jest potężny dług. Mówią egzegeci, może 270 ton złota. Ten upadł przed nim i prosił: miej litość nade mną, a oddam tobie. Czy mógłby oddać? Kiedy by oddał? Nigdy by nie był w stanie oddać tego długu. Ale ten się ulitował nad nim. Może widział jego sytuację rodzinną, żonę, dzieci. Ulitował się, darował mu cały ten dług potężny. Wybiegł uradowany na dziedziniec, zobaczył swojego współsługę, który był mu winien 6 denarów. Niewielki. Kilka gramów złota. 10 denarów. I zaczął go też dusić. Ten właśnie, który mu darował. A ten prosił go usilnie: miej litość, oddam tobie. Nie ulitował się jednak nad nim. Chociaż wcześniej doświadczył tak wielkiego miłosierdzia, darowania, potężnego długu. I wezwał go ten Pan, bo zobaczył, co się dzieje. Wrzucił go do więzienia i mówi: podobnie uczyni Ojciec z tymi, którzy z serca nie przebaczą swoim winowajcom. Kochani, Jezus nas wybawił nie czymś przemijającym, złotem, srebrem, ale drogocenną krwią, swoją najcenniejszą krwią. I uczy nas w modlitwie: Ojcze nasz, to, co jest chlebem powszednim, codziennością naszą.
żebyśmy się modlili o chleb, o wypełnienie woli Bożej, ale również, żebyśmy odpuścili naszym winowajcom, jak Ojciec nam odpuszcza, który jest w niebie. I taką postawę przyjęli pierwsi chrześcijanie, wpatrując się w Jezusa. Święty Szczepan, jego śmierć jest bardzo podobna do Jezusowej śmierci. Również, kiedy go kamienują, on się modli podobnie. Przebacz im, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I taką również postawę ukazał w Quo Vadis Sienkiewicz, który ukazuje tych pierwszych chrześcijan, ukazuje tam tego Hilonides, człowiek zdradziecki, który zdradził chrześcijan, wydał chrześcijan, nawet swojego przyjaciela Glaukusa wydał na śmierć. I płonie wiele pochodni, płonie również Glaukus na tej pochodni, ale to w jakiś sposób wstrząsnęło tym oprawcom i podszedł do tej płonącej pochodni z tym człowiekiem już umierającym i mówi: Glaukusie, przebacz, przebacz, Glaukusie. I usłyszał ostatnie słowa Glaukusa: w imię Chrystusa przebaczam. W imię Chrystusa. Piękna postawa była Jana Pawła II. Już nie będę o nim mówił, znano go dobrze. Kiedy on do tego, który strzelał do niego, do mordercy, poszedł, prosił o przebaczenie i przebaczył mu również. Przebaczył mu w więzieniu. Wcale on nie przyjął tego przebaczenia. Tyś powinien umrzeć. Dlaczego ty żyjesz? Tak usłyszał. Kto inny strzela, kto inny kulę nosi. Prymas Wyszyński wobec wielu prześladowań komunistów tak bardzo też pięknie wyraził się: nigdy nie zmuszą mnie, abym ich nienawidził. Przebaczam im. Wszelkie nieprawości, które dokonywali się w więzieniu, w tym internowaniu. Eleni, znana piosenkarka, przebaczyła temu, który zamordował jej córkę, jedyną córkę. Napisała piękną piosenkę: nic miłości nie pokona. Rzeczywiście miłości nic nie pokona, bo miłość jest to Bóg, miłość to przebaczenie. Sekretarko moja, pisz duszą o wielkim miłosierdziu moim, bo wielki i straszny jest dzień mojej sprawiedliwości. Pisz. I ostatnie słowa również Ojca Świętego, który oddał cały świat Bożemu Miłosierdziu w Łagiewnikach. Przypominamy sobie tę ostatnią pielgrzymkę już schorowanego, starszego Ojca Świętego, kiedy oddał świat i mówi: niech się spełnią te słowa, że stąd ma wyjść iskra z Polski, ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu, w przebaczeniu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Amen.